podsumowujemy dzisiejsze spotkanie. Proszę o zabranie głosu pana ministra Przemysława Czarnka. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, wracamy do normalności w związku z lepszą zdecydowanie sytuacją pandemiczną i nie czekamy, tylko oprócz tego, że wznawiamy naukę stacjonarną w szkołach już na wszystkich poziomach i szczeblach, to przystępujemy również do bardzo ważnych dyskusji na temat przyszłości zawodu nauczyciela. Przyświecają nam wspólne cele. Tym celem jest zdecydowane uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela i zwiększenie etosu pracy nauczyciela. I co do tego nie ma żadnych różnic przy stole. Nie było tych różnic również dzisiaj. Jak państwo wiecie, 29 kwietnia, jeśli się nie mylę, odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli, pracowników oświaty. Ono było jeszcze w formie zdalnej z uwagi na sytuację pandemiczną, ale już wówczas wyznaczyliśmy właśnie 18 maja tutaj w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki na spotkanie stacjonarne. W międzyczasie opracowaliśmy kierunkowe propozycje dyskusji na temat zmian w statusie zawodowym nauczyciela po to, żeby wprowadzić stabilizację zatrudnienia, stabilizację wynagrodzenia, po to, żeby rzeczywiście nauczyciel mógł mieć więcej czasu na to, co jest jego misją, czyli na pracę z uczniem, żeby nie musiał zajmować się biurokracją na taką skalę, na jaką jest to obserwowane dzisiaj i po to, żeby rzeczywiście miał czas na to, by jeszcze bardziej poświęcić się temu, co jest istotą pracy nauczyciela, nauczaniu i wychowywaniu młodych pokoleń, wspomagając w ten sposób również rodziny. Te propozycje spotkały się z różnym stosunkiem, czy z różnym ustosunkowaniem się poszczególnych organizacji. Wiele było głosów, można powiedzieć, kwestionujących poszczególne rozwiązania. Te głosy kwestionujące pochodziły głównie ze strony związków zawodowych, ale chcę powiedzieć, że żaden ze związków zawodowych nie zakwestionował konieczności dalszych prac szczegółowych już nad poszczególnymi rozwiązaniami. Trochę inaczej kształtowały się głosy przedstawicieli organizacji samorządowych. Tu było więcej zainteresowania i akceptacji dla poszczególnych propozycji. Kwestia oczywiście rozbija się o sprawy finansowe, które też doprecyzowaliśmy na tyle, na ile to jest możliwe podczas takiego spotkania. Efektem końcowym tego spotkania, bardzo dobrego spotkania, za które bardzo dziękuję wszystkim bez wyjątku związkom zawodowym i wszystkim bez wyjątku organizacjom samorządowców, jest powołanie trzech zespołów tematycznych, których skład ustalimy jeszcze w tym miesiącu, w kolejnym tygodniu. To będzie zespół do spraw wynagrodzenia i pensum nauczyciela, zespół do spraw awansu zawodowego nauczyciela oraz zespół do spraw oceny pracy nauczyciela i debiurokratyzacji pracy nauczyciela. Te trzy zespoły zostaną skompletowane jeszcze w najbliższych dniach w tym miesiącu i na koniec tego miesiąca zostanie ustalony termin posiedzeń tych trzech zespołów już w pierwszej połowie czerwca. A zatem dynamika prac nie jest spowalniana, jest, można powiedzieć, przyspieszenie dyskusji na temat tych niezwykle ważnych spraw dla środowiska nauczycielskiego, a w konsekwencji, bo wszyscy tu po to jesteśmy, w konsekwencji dla polskich uczniów, dla polskiej młodzieży i dla ich przyszłości, ciesząc się, że mogli wrócić swobodnie i spokojnie do nauki stacjonarnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze. Państwo ministrowie również brali udział w spotkaniu. Pani minister, zapraszam, może dwa słowa dosłownie podsumowania. Witam państwa serdecznie. Po miesiącach spotkaliśmy się bezpośrednio. Dzisiaj ważne spotkanie. Omawialiśmy różne kwestie. Też to, co było bardzo podkreślone, że nie tylko o wynagrodzenia chodzi, ale o etos, prestiż i jakość edukacji. O tym też była dzisiaj mowa i z tego się bardzo cieszymy. Cieszymy się, że będziemy rozmawiać o różnych aspektach pracy nauczyciela, ale także o tym, żeby był skuteczniejszym i lepszym wychowawcą. Są też tutaj takie bardzo ważne kwestie padły. Też padła sprawa wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży po powrocie po pandemii. Padła też kwestia braku nauczycieli w kształceniu zawodowym.
Muszę tutaj podkreślić, że oczywiście tak jak i w innych zawodach, to i w kształceniu zawodowym nauczycieli brakuje, szczególnie nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Przypomnę, że te kwestie rozwiązaliśmy uwalniając już wynagrodzenia. One mogą być wyższe niż wynika to z zaawansowania w odpowiednim awansie zaszeregowaniu w awansie zawodowym. Jest taka możliwość, jest możliwość wsparcia też przez samorządy i pracodawców tego finansowania wynagrodzeń nauczycieli praktycznej nauki zawodu. To dobre spotkanie i daje też nadzieję, że wszyscy uczestnicy dzisiejszego dialogu widzą, że potrzebna jest zmiana, praca i wypracowanie konstruktywnych rozwiązań. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani minister. Panie ministrze, proszę jeszcze o zabranie głosu. Pan minister Piątkowski również uczestniczył w dzisiejszym posiedzeniu. To dzisiejsze spotkanie to powrót do tematów, które na jakiś czas musiały zostać zawieszone ze względu na epidemię. Ona zdominowała pracę ministerstwa przez dłuższy czas. Przypomnę, że zmiany organizacyjne, zmiany programowe już się dokonały, czy są w trakcie ich realizacji. Natomiast postulaty dotyczące statusu zawodowego nauczycieli zgłaszane między innymi przy okrągłych stołach nie zakończyły się jakąś finalizacją w postaci ustaw czy rozwiązań formalno-prawnych. Dziś przedstawiliśmy wstępne propozycje, które są podsumowaniem postulatów, które spływały do ministerstwa w ciągu wielu miesięcy, a nawet lat można powiedzieć. One były próbą znalezienia kompromisu między bardzo skrajnymi stanowiskami. Tak jak pan minister podkreślił, widać wyraźnie, że podejście strony samorządowej i związkowej w wielu kwestiach różni się, ale na szczęście okazało się, że są także pola do podobnego spojrzenia wszystkich trzech stron uczestniczących w dzisiejszym spotkaniu. Dziś nie mogliśmy przedstawić wszystkich bardzo szczegółowych rozwiązań, które wiążą się za tymi materiałami, które przesłaliśmy w końcu na początku maja do samorządów i związków zawodowych. Będziemy je uszczegóławiać na kolejnych spotkaniach w tych grupach roboczych. Wyraźnie zdajemy sobie sprawę z tego, że te zmiany, podniesienie wynagrodzenia, zmiana czasu pracy nauczyciela wiążą się także z większymi wydatkami z budżetu państwa. To pan minister na dzisiejszym spotkaniu wyraźnie podkreślał. Tak duża zmiana, która powinna nastąpić w najbliższych miesiącach, musi także wiązać się z dodatkowymi wydatkami z budżetu państwa. Przed nami dyskusja na temat rozwiązań szczegółowych. Mamy nadzieję, że ta dobra atmosfera, która dzisiaj była na spotkaniu, przełoży się także na podobną atmosferę w tej pracy szczegółowej grup roboczych. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Szanowni państwo, miło mi zakomunikować, że pomału wracamy do normalności. W związku z tym też dzisiaj obecność państwa redaktorów, operatorów u nas w gmachu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Bardzo się cieszymy. W związku z tym teraz przejdziemy do tych pytań i zapraszam po kolei do zadawania pytań. Panie redaktorze, zapraszam. Dzień dobry, Krzysztof Chorwat, Radio Tok FM. Słuchać mnie? Chciałem zapytać o to, w którym kierunku mogą pójść rozmowy po tym, jak właściwie pan mówi o tym, panie ministrze, że związki nie były zadowolone, głównie związki, i to one kontestowały. Jeszcze przed spotkaniem mieliśmy okazję usłyszeć, że związkowcy no, nie przyjmą w ogóle propozycji w tym kształcie, więc pytanie, czy w takim kształcie, jaki będzie w miarę zadowalający dla związkowców, to pójdzie w tym kierunku i czy na przykład zmiana, uzależnienie pensji od średniej krajowej jest możliwe. A drugie pytanie, jeśli można, ja chciałbym zapytać o pana słowa dzisiaj z rozmowy w Radiu Wrocław, mianowicie o pytanie o Unię Europejską i o to, że uczniowie będą na lekcjach historii uczyć się o ewolucji Unii Europejskiej z tworu praworządnego na twór niepraworządny. Chciałbym, żeby pan, jeśli pan może, doprecyzował i też interesuje mnie to, czego w takim razie będą uczyć się uczniowie podczas lekcji historii, również tej dwutorowej, czyli historii powszechnej, historii Polski. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Od początku zacznę tych pytań, które pan redaktor zadał.
to nie jest tak, że związki zawodowe kontestowały wszystko. Związki zawodowe kontestowały poszczególne, szczegółowe rozwiązania, które w tych kierunkowych propozycjach miały miejsce. Istotnie wszyscy nasi partnerzy zgadzali się co do tego, że woleliby, ażeby wynagrodzenie nauczycielskie powiązane były ze średnią krajową, a nie z minimalnym wynagrodzeniem. Myśmy natomiast zwracali uwagę na to, że gdyby związki zawodowe i samorządowcy zgodzili się na powiązanie wynagrodzenia nauczycielskiego z minimalnym wynagrodzeniem, to biorąc pod uwagę fakt 60-procentowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia na przestrzeni tylko ostatnich 5 lat, przypomnę 2015 rok 1750, jeśli dobrze pamiętam, 2021 2800 zł, to już dzisiaj minimalne wynagrodzenie tych nauczycieli, którzy wchodzą do zawodu, byłoby na poziomie 3,5 tysiąca złotych, a nie blisko 2900 zł. Więc już samo powiązanie z minimalnym wynagrodzeniem, i tłumaczyliśmy to naszym partnerom społecznym, jest stabilizacją, której nauczyciele oczekują. Gdyby na tą stabilizację zgodzono się te kilkanaście miesięcy temu, już dzisiaj mielibyśmy wyższe wynagrodzenie nauczycieli, którzy wchodzą do zawodu. Na tym nam bardzo zależy. Ale my absolutnie nie uciekamy od dyskusji na temat ewentualnego dalszego powiązania wynagrodzenia w jakimś zakresie ze średnią. To będzie przedmiotem prac zespołu do spraw wynagrodzenia i pensum nauczycielskiego. Jeśli chodzi natomiast o pytanie dotyczące dzisiejszego wywiadu w Radiu Wrocław, no, szanowni państwo, o tym, czego się będą uczyć uczniowie na lekcjach historii, zdecydują eksperci, którzy będą opracowywali ewentualne zmiany w podstawach programowych, nie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Proszę się tym nie przejmować. Co do ewolucji Unii Europejskiej, ona jest zupełnie widoczna. Jeśli zupełnie inaczej TSUE ocenia kwestie Sądu Najwyższego w Niemczech czy na Malcie, a inaczej w Polsce, w warunkach tych samych przepisów prawa, czyli w zasadzie w braku przepisów prawa, bo nie ma prawa Unia Europejska do wtrącania się w organizację wymiaru sprawiedliwości, to mówimy o tworzeniu niepraworządnym i to jest moje zdanie. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do kolejnych pytań, ja też jeszcze poproszę, ponieważ dla nas istotnym tematem jest dzisiejsze posiedzenie zespołu, także bardzo proszę o pytania z tego tematu. Panu ministrowi dziękuję za odpowiedź na to pytanie poza kręgiem tematycznym. Zapraszam, pani redaktor. Dzień dobry, Justyna Suchecka, TVN24. Panie ministrze, czy pan ma jakiś horyzont czasowy, przewidywania, kiedy chcielibyście, żeby te zmiany weszły w życie? A także, czy mógłby pan nam zdradzić, co podobało się najbardziej samorządowcom, bo oni jakby do tej pory nie wypowiadali się publicznie i może będziemy wiedzieli, gdzie jesteście najbliżej. Horyzont czasowy jest bardzo prosty. My rozpoczynamy powoli pracę nad budżetem państwa na przyszły rok. Podobnie samorządy rozpoczynają swoje prace nad budżetem samorządów na przyszły rok. W związku z tym my myślimy już o przyszłym roku. Kiedy zakończą się prace i te wnioski końcowe, które będą wspólne i jak one przełożą się na ostateczne przepisy prawa, bo o tym mówimy. No chcemy, żeby to nastąpiło jak najszybciej, żeby ten ewentualny konsensus miał odzwierciedlenie w przepisach budżetowych. Przypomnę, budżet będzie uchwalany gdzieś na początku przyszłego roku, pod koniec tego roku w samorządach. To jest ten horyzont czasowy, który nas najbardziej interesuje. Od tego, jak będą te prace przebiegały, w jakim tempie, to będzie uzależnione to, czy te zmiany będą wchodziły w przyszłym roku, czy w kolejnym. Chcemy, żeby już w przyszłym roku zmiany stabilizujące pracę nauczycieli wchodziły w życie. Co do tego, co się podobało samorządowcom, co nie, ja bym nie chciał zdradzać konkretnie szczegółów, bo po to są rozmowy przy stole, żeby je kontynuować. Później chcielibyśmy państwa informować bardziej o już konkretach i konkluzjach podpisanych, aniżeli o takich pojedynczych rozmowach. Zapraszam, pani redaktor. Karolina Słowik, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Chciałam zapytać o kwestię podwyższenia pensum. Nauczyciele najbardziej obawiają się tego, że ruchy kadrowe, o których państwo napisali w dokumencie tym technicznym, będą oznaczać po prostu zwolnienia. Chciałam dopytać o szczegóły działań osłonowych, które mają trwać przez 3 lata. Co to dokładnie będzie? A drugie pytanie, jeśli chodzi o podniesienie wynagrodzeń nauczycielskich, Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska, który chyba nie brał udziału w dzisiejszych obradach, wyliczył, że likwidacja dodatku wiejskiego będzie oznaczać pomniejszenie płac na wszystkich stopniach awansu zawodowego już po podwyżce proponowanej przez ministerstwo. Czy ten dodatek zostanie zlikwidowany?
Zaczynając od końca, panie redaktor, my w naszych propozycjach nie wnioskowaliśmy w żaden sposób i nie proponowaliśmy likwidacji dodatku wiejskiego. My proponowaliśmy pewne wyrównanie dodatku wiejskiego, czyli uniezależniając od awansu zawodowego, bo dodatek wiejski jest za okoliczności pracy. One są niezależne od tego, czy jest się nauczycielem dyplomowanym, czy mianowanym. To był kierunek naszych propozycji, ale na pewno nie likwidacja dodatku wiejskiego. Mogę tylko powiedzieć, że ze strony różnych stron i naszych partnerów przy stole padały jednakowoż postulaty, żeby coś z dodatkiem wiejskim zrobić. To nie są nasze propozycje, to są propozycje naszych partnerów społecznych. Będzie o nich mowa na pewno na poszczególnych zespołach, ale na pewno nie jest propozycją Ministerstwa Edukacji i Nauki likwidacja dodatku wiejskiego. Co do nauczycieli i ewentualnego, jak rozumiem, przełożenia się, zwiększenia pensu nauczycielskiego na ilość nauczycieli, liczbę nauczycieli zatrudnionych w systemie, no nie kto inny, tylko państwo z Gazety Wyborczej każdego roku w sierpniu i we wrześniu alarmujecie, że jest za mało nauczycieli, że ubywa nauczycieli, że brakuje nauczycieli, zwłaszcza w dużych miastach, więc podniesienie pensu nie powinno przełożyć się na zwolnienia nauczycielskie zdaniem państwa Gazety Wyborczej. Nie, bo obawy nauczycieli wiążą się z tym, że na przykład matematyk, który ma 4,18 etatu, bo ma 4 godziny w tygodniu w jednej szkole, będzie miał mnożnik nie 18, a 20 i przez to będzie na przykład musiał, jeszcze trudniej mu będzie zapełnić swój etat. Przez to być może obawia się, że zostanie zwolniony. O tego typu obawy tutaj chodzi. No ale jeszcze raz powtarzam, państwo w Gazecie Wyborczej piszecie, że nauczycieli brakuje, czyli brakuje ludzi, którzy by te godziny matematyki mogli wykonywać. Więc dlaczego mieliby być zwalniani? No państwo się musicie w Gazecie Wyborczej zdecydować, czy brakuje nauczycieli w systemie, czy będzie brakować nauczycieli w systemie. A i czy dlatego brakuje trzeba, nauczycieli, ale ja, jeśli ministrze? Pani pozwoli, to dokończę odpowiedź na pytanie. Czy też nie brakuje ich, tylko jest ich za dużo? My nie twierdzimy, że jest za dużo. My twierdzimy, że może być problem w horyzoncie czasowym jakimś z nauczycielami w systemie. I dlatego nie uważamy, żeby zwiększenie pensum było jakikolwiek zagrożeniem dla nauczycieli dziś pracujących. Co więcej, nie jest, proszę państwa, tajemnicą, słuchają nas teraz nauczyciele, że ogromna część nauczycieli dzisiaj pracuje de facto w pensum większym niż 18 godzin. Że są to nadgodziny, które oni porabiają. Ale nam chodzi o stabilizację. Żeby nauczyciel nie musiał przewidywać, czy będzie miał nadgodziny na przyszły rok, czy nie będzie miał nadgodziny na przyszły rok, kto będzie miał nadgodziny, czy tylko ci bardziej, że tak powiem, zbliżeni do dyrekcji szkoły, a ci, którzy nie są w obiektywie, że tak powiem, najbliższego zainteresowania i najwyższej oceny dyrekcji tych nadgodzin nie będą mieli. Chcemy stabilizacji dla wszystkich, dlatego propozycja zwiększenia pensu. O te działania osłonowe, jeśli można parę słów o szczegółach działań osłonowych. My na razie o szczegółach działań osłonowych nie wspominaliśmy, natomiast ten przykład matematyki chyba nie jest najszczęśliwszym przykładem, bo to jest akurat przedmiot, który w ramowym planie nauczania ma co najmniej 4 godziny tygodniowo, więc praktycznie w każdej szkole nauczyciel matematyki, nawet w tej najmniejszej, ma ponad jeden etat. Natomiast jakiś problem może pojawić się w tych przedmiotach, gdzie jest mniejsza liczba godzin. My proponujemy także między innymi podobne działania osłonowe, jakie pojawiły się w momencie reorganizacji szkolnictwa i stopniowego wygaszania gimnazjów. Przewidujemy, będziemy proponowali, jeżeli oczywiście dojdzie do zwiększenia pensum, bo w tej chwili tego jeszcze nie wiemy. To jest tylko, jak pan minister wspominał, wstępna propozycja. Działania osłonowe w okresie kilkuletnim, tak aby nauczyciel chociażby mógł być traktowany jako nauczyciel pełnozatrudniony, ale miałby na przykład 18 dwudziestych. To też jedna z takich form, która jest możliwa do zastosowania i którą będziemy proponowali. Bardzo dziękuję. Poproszę kolejną redakcję. Zapraszam. Dzień dobry, Katarzyna Gozdowa-Litwińska, TVN24. Ja do pana ministra chciałam wrócić do słów z Radia Wrocław. Chciałabym doprecyzować, czy to jest pana opinia, czy pan opiera to na jakichś faktach, nie wiem, jest jakiś wyrok sądu, który mówi o tym, że Unia Europejska jest tworem niepraworządnym i czy na podstawie opinii, jeżeli to opinia, ma powstać podstawa prośba programowa. Prośba była o to, żeby pytania dotyczyły przedmiotu dzisiejszego spotkania, co jest z kolei przedmiotem z zainteresowania wielu nauczycieli, którzy nas... Ale skoro pani redaktor z TVN24 nie zrozumiała mojej wcześniejszej odpowiedzi, to raz jeszcze z chęcią dla tej redakcji powtórzę. Poproszę. Dobrze? Tak. Otóż jeśli mamy, i to jest moja opinia, jako prawnika i konstytucjonalisty, jeśli Unia Europejska nie ma żadnych podstaw prawnych do wkraczania w sferę organizacji wymiaru sprawiedliwości, a jednak to robi bez podstaw prawnych, to jest tworem niepraworządnym. Jeśli do tego zupełnie inaczej, bez podstaw, ocenia sytuację na Malcie,
bardzo porównywalną, w Niemczech bardzo porównywalną i w Polsce, to jest tworem niepraworządnym. I o tym mówiłem w dzisiejszym wywiadzie, ale to jest moja prywatna opinia, Przemysława Czarnka, konstytucjonalisty. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, widzę, że nie ma więcej pytań, także kończymy na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu ministrom za udział. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.